Nam się może czasem dziwnie wydaje, że poza tym życiem jest jeszcze inne życie, że poza tym światem jest jeszcze inny świat, że jest Pan Bóg, że są aniołowie, że tam gdzieś żyją dusze nasze zmarłych. Może to trochę i dziwne, ale czyż nie dziwnym ten świat cały, w którym żyjemy? Czyż nie dziwnym to, na co patrzą oczy nasze? W dzień słońce świeci nad nami, w nocy księżyc i gwiazdy, pola, lasy, jeziora, rzeki, oceany. Tyle zwierząt na nas znoiczy, ptaków, ryb, owadów i tyle ludzi na wszystkich kontynentach. Ale po to, że ja teraz przemawiam, aby drodze słuchacze, czy to być inne? Skąd przyjęliśmy się na tym świecie, co to robimy? Tyle myśli w naszych głowach, tyle uczy w naszych sercach. Chociaż dziwnym jest ten świat, jest jednak rzeczywistym i prawdziwym. Tak samo rzeczywistym i prawdziwym jest ten drugi świat, który teraz jest zakryty przed nami, ale który kiedyś roztworzy się przed nami zdumionymi, najczarowniejszy, najpiękniejszy świat Boga i Duchów Niebieskich. Jakże szczęśliwi jesteśmy wszyscy, jaka to wielka łaska Boża dla nas, że mamy wiarę, nadzieję, świętość, że się modlimy. Wszyscy ludzie gdzieś odchodzą. My też będziemy kiedyś odchodzić z tej ziemi nie z rozpaczą, nie z tym jakimś tylko rezygnacją, ale z ufną radością, że do nieba idziemy, do życia wiecznego z Bogiem, z Matką Najświętszą, aniołami i z Pan naszymi przyjaciółmi, duszami zbawionych. Módlmy się, żeby wszyscy do nieba dostali, żebyśmy wszyscy kiedyś w niebie się znaleźli. Czy nieładnie przemówiłem?